Dobry wieczór. Moi drodzy, dzisiaj na początek tego nowego tygodnia opowieść z dalekich Indii. Trudno ją w sumie nazwać bajką, ale bardzo mi się podoba, dlatego posłuchajcie. Otóż w dalekich Indiach, gdzie pociągi jeżdżą na ogromnych odległościach i gdzie zawsze są bardzo zatłoczone, któregoś dnia w pewnym pociągu na dachu siedział młodzieniec. Pociąg jechał niespiesznie, ale na tyle szybko, że nie dało się spokojnie z niego wysiąść ani wsiąść. Trzeba było być nieustannie w środku. Było tak dużo ludzi, że chłopak musiał siedzieć na dachu między wieloma innymi ludźmi. Kiedy któregoś momentu przechadzał się po tym dachu, żeby trochę rozprostować kości, lekko się poślizgnął i spadł mu jeden sandał. Chłopak spojrzał ze smutkiem w kierunku sandału, szybko pomyślał, czy da się zaskoczyć i wrócić, ale zobaczył, że to niemożliwe, więc wyciągnął z drugiej nogi drugi sandał i daleko wyrzucił go, aby spadł gdzieś w pobliże tamtego. Jakaś kobieta, która siedziała obok, zapytała, dlaczego to zrobiłeś, czemu wyrzuciłeś drugi sandał? Chłopak odpowiedział, skoro zgubiłem jeden, to ten, który mam, już na nic mi się nie przyda, a tak to może ktoś znajdzie dwa sandały i będzie mógł w nich chodzić. Moi drodzy, jedną z cech naszego egoizmu jest nie tylko chęć tego, żeby wszystko mieć dla siebie, ale czasem ten nasz egoizm karmi się tylko tym, że skoro my czegoś nie mamy, to dobrze, żeby inni też nie mieli, czyli żeby nie mieli lepiej od nas. Jeżeli czegoś nie masz, to może warto wziąć wreszcie do ręki ten drugi sandał i go wyrzucić, życząc komuś, żeby działo mu się jak najlepiej.